Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj troszkę się będzie działo, dlatego stawcie łapkę w górę. Paczki za 350 tysięcy z Hero. A warto zaznaczyć, że jeszcze miała miejsce jedna rzecz, bo w jednej paczce była ikona. Także jedna ikona, dwa Hero, dlatego stawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z tej paczki. No a my zobaczmy, co na wstępie tutaj wejdzie. W momencie, kiedy oglądacie odcinek, trwa właśnie stream na Twitchu i będziemy dosyć szybko kończyć ligę weekendową. Kto wie, czy już jak nie oglądacie tego odcinka, to już nie mam jakiejś końcówki, także możecie wpaść nawet już na nagrody na nowy event, bo event od 15 już jakoś będzie, więc będzie młyn, a my mamy informa, więc całkiem przyjemnie startujemy. Paka za 350 tysięcy końców na Rajo. Mascherano to nie jest dobra wiadomość, ale 8-8, jest wysoki overall. Kto go wyprosi? Ej, 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 muszą być dwa Hero. Ale to oznacza, że Mascherano był najlepszy? Zobaczmy, co będzie w środku, bo tutaj jest coś dziwnego. Park Jisung, Renard 89 IF 50k. Ale no, Heroesy przeciętnie. Dobra, 85 plus, patrzymy dalej. O, jest Holandia, coś się dzieje. Ja pierdolę. O nie, o kurde. No pięknie, de Vrij. Okej, okej. No dobra. 10 razy 83. Parówka z Msztardą. 10 razy 83 plus i jest Oberdorf. Okej, okej, okej. No dobra. No teraz to tylko co? Fortnite? Wirtualne. Kolejna paczka. 10 razy 83 plus. No i będzie walkout. Będzie walkout Janka. Pytanie, czy jest szansa na podwójny, bo to nam daje wysoki overall drugi, ale nie. Jest sam Janek Oblak, ale jest... Ale jest chociaż tyle, no dobra, no dobra. No to teraz, moi drodzy, kolejna paczka przed nami. Okej, dobra, leci, moi drodzy. Paczka za 250 tysięcy. Za 350 tysięcy. Z dwoma Hero jest Holandia HPO Snyder. Czy Kaut? No właśnie. O Boże, myślałem, że Ginola. Ta fryzura. Myślałem, że to może być, ale to jest chyba max 8-8, nie? Nie, bez maxa? 83 plus. Okej. No dobra, nie zgit. Dwa. Okej. I to będzie Atletico de Madrid. I oczywiście Janek Oblak, ale na pojedynczym walkoucie, więc... No powiem tak, bywało lepiej. Być może Daro tak będzie. Jest Inform, okej. Inform 8-5 i Oblak. To jest Worf, no bo taki Sobosloj, moi drodzy, jest warty 70, no nie, 50 tysięcy końców około, więc spoko. Jeszcze jedna paczka, 10 razy 83 plus, jest coś specjalnego, jest Hiszpania, Esio. To będzie chyba Irena? Tak, jest Irena, ale kto ją przebije? Bonucci. No powiem tak, mogło być lepiej, ale naprawdę fajnie tutaj dropnęło, kurde. Tymi kartami. Dwa walkouciki tam też. Okej. Zaczynamy zabawę. Podwójny Hero po raz kolejny przed nami. Są Stany Zjednoczone, SN. Kurczę, to niedobrze, bo Donovan, ale Nakata i Donovan. Matko jedyna, może lepiej te ikony, które i tak też nie są grywalne. Oj, zachęcili double. Double Hero, ale w środku jest kaszanka. Kolejna paczka za 2,5 tysiąca FIFA pointsów, za 350 tysięcy. Ej! Ikona w paczce z Hero? Czekaj, tu jest dym, tu jest Gomez i tu jest chyba Hero. O mój Boże, co tu się dzieje? Didier Drogba wypada w paczce z dwoma Hero. Dwa Hero plus ikona w jednej paczce, matko jedyna, co tu się podziało? Oj, 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 oj,
Double Hero i ikona w jednej paczce, a więc w tym przypadku naprawdę warto było. Didier Drogba, czołówka. A gdyby tak Yaya Touré w środku? Nie, będzie Rize, ale paczka ciekawa, bo te heroesy no są jakie są, w duplikacie zerknę, nic nie ma. Ale też tutaj, moi drodzy, bo jest Ter Stegen, jest Inform, dwa hero i Didier Drogba, którego wartość oscyluje w granicach 500 000 końców. Więc warto było wrócić do pana Pierożka. No nice, Yaya był już u Mawerskiego, no. No spoko, ty, ja tak patrzę, w ogóle inne ekrany, to nie są żadne hero, mówię, co się dzieje, a tu kurde Didierek poleciał, elegancko, panie gołany. Nice. Zobaczmy, co będzie w kolejnej paczce. A w kolejnej paczce karta specjalna Belgia GK. Real Madrid, okej. Courtois, karty specjalnej nie ma, to... Ej, to... To musi być 90+. Co to będzie? Jaki... Co to ma być? Myślałem, że jak jest 90, to będzie więcej niż 90, co? No pięknie. Troszkę oszukani, zrobili nadzieję. Ale Thibaut Courtois jak najbardziej okej. Karta zakładam. Ej, co jest grane? 5 walkoutów? 3 razy 10 razy 83+. Argentyna ST, to może być Lautaro Martinez, Inter Mediolan, tak też się dzieje. Oprócz tego Lautaro jest podwójny walkout, a więc tutaj też będzie ciekawa paczka. 10 razy 83+ i w środku. Miś Casemiro, więc jak najbardziej okej. Czy coś oprócz tego misia? Okej, jeszcze Inform Grealish? Bardzo ładnie. Nice. Na paka. Jest Japonia, jest Kam. Ale bez historii chyba. Nagasat. No dobra, jeszcze jedna paka. No i ta paczuszka z Heroesem zaraz wleci, zobaczymy, co nam się tu podzieje. No to leci. Zobaczmy, jaka będzie wróżba przed tym Hero. Wróżba. Powiem tak. Tak kminie. Czy niemiecki hero może być dobry? Riken, Gomez, Kessler. Kessler jest taka w miarę grywalna, więc jeszcze Kessler może byłaby okej, nie? Ale chyba... A, Feller jeszcze. No, jeszcze Feller ewentualnie. Okej, no dobra. No jest jakaś nadzieja, jeżeli faktycznie by było. No dobra. Kolejne hero przed nami. No i sprawdzamy. Anglia, King, okej. King jest jak najbardziej okej. Teraz pytanie, kto oprócz tego Kinga? Już jest dobry początek. Kto go przebije? Czy będzie moc? O nie! Oj. Campos. No niestety. O Jezu. I reszta też dramat. No powiem wam, katastrofa. To była najgorsza chyba paczka, jaką otwieraliśmy. To jest z cyklu... No to niech się dzieje. Kolejna paczka 10 razy 83+. No i zobaczmy. Francja, napastnik. To nie może być Kylian, bo ma kartę specjalną, tak? Tak. Jest Katot 88 na podwójnym walkoutie z Casemiro. Było blisko. Ale fajna paczka. 8-8, Katoto, 8-9 Casemiro. Nie można narzekać. Jeszcze Gabriel Grealish, 8... Ej! Tym razem z dwiema ikonami za 450 tysięcy końców. Więc zobaczmy, kto tym razem, bo są Niemcy. Eśpe, to jest dobra wiadomość, bo to musi być Bastian, Schweinsteiger, nie, Michel Balak, jeszcze lepiej, Boże, czemu myślałem o Balaku, mówiłem o Schweinsteigerze, nie wiem czemu, ale jest dobrze. Pierwsza karta, win, a druga karta? Laudrup. Mniejszy, zdecydowanie win, bardziej poderkowo, ale Michel Balak jak najbardziej top. No i teraz zobaczmy, jeszcze Sadio Mane, więc okej, tutaj jeszcze Unal i Gomez, okej. Let's go. No i zobaczmy. Stany Zjednoczone. Może w double walkoutie będzie coś lepszego.
Donovan. Plus Ludovic Julie, okej. Okay. Donovan średnio, Ludovic Julie jak najbardziej do grania. Zobaczymy, czy coś jeszcze oprócz tych dwóch panów nie ma, no ale Julie. Ale Julie to taki tani? Serio taki tani? No to jednak chyba średnio, Seklu. Przepraszam. A my, moi drodzy, otwieramy kolejną paczkę z dwoma hero. No i zobaczmy, co tutaj poleci. Paczka za 350 tysięcy. Niesamowita narodowość na początek. To oznacza, że może być coś ciekawego. Matko Święta, jest i on. A oprócz niego? Ojojoj, jeszcze on. Także no, niesamowita dwójka, która poprowadzi drużynę i na lewym, i na prawej flance. Steve McManaman i Liumberg. Nie, no to jest tragedia, kochani, tragedia, ale Davis, wow.